No ja byłem wtedy studentem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych i zdarzyło się tak, że zacząłem współpracować z zarządem regionu Mazowsze na Mokotowskiej. To było takie pismo, które się nazywało Afisz, ono było rozlepiane po zakładach pracy w zarządzie regionu, takie informujące o bieżących wydarzeniach. Ja tam zbierałem informacje, chodziłem po strajkach studenckich i informowałem redakcję, co się tam dzieje. Chyba popełniłem tylko jeden tekst o drukarzach, którzy w zarządzie regionu, tam w piwnicach właściwie 24 godziny na dobę drukowali, spali na ryzach papieru, no w ogóle wspaniałe chłopaki. Kiedy 13 grudnia dowiedziałem się, że jest stan wojenny, natychmiast zjawiłem się w regionie i zacząłem przez okno wyrzucać ostatnie numery afisza, żeby jeszcze ludzie dowiedzieli się, no oczywiście nie o stanie wojennym, ale o ostatnich informacjach, jakie były ze strajków zakładów warszawskich. Potem, jak zobaczyłem, że mnie nikt tam nie ściga, przez jakiś czas oczywiście nie zjawiałem się w domu, bo wydawało mi się, że tu wszystkich będą internować. Jak okazało się, że nie, wróciłem do domu i zająłem się wydawaniem pisemka. Najpierw na maszynie, skontaktowałem się z takim moim znajomym właśnie z regionu, Jerzym Wertenstein-Żuławskim. To taki doktor od roka, ponieważ był jedynym w Polsce doktorem, który napisał doktorat o roku. Przeuroczy człowiek, niestety już nie żyjący. I wtedy jeszcze na zwykłej maszynie żeśmy pisali no, to, co nam udało się zebrać o sytuacji właśnie czy internowanych już wtedy, czy o sytuacji w zakładach pracy. I potem żeśmy weszli w struktury MRKS-u. To był Międzyzakładowy Komitet Robotniczy Solidarności. Wtedy poznałem Adama Borowskiego, który jakby szefował tym strukturą. Teraz się zajmuje pomocą Czeczenom. I wydawałem kolejne pisma. Było to Przetrwanie, chyba pierwsze pismo, które się ukazało w ogóle w stanie wojennym, bo chyba ukazało się pod koniec stycznia, może na początku lutego. I był taki moment, kiedy z tym nakładem była taka skrzynka kontaktowa u Mietka Nowaka na Żoliborzu i któregoś razu jak przyszedłem tam z nakładem, okazało się, że tam był kocioł. Siedziała esbecja i tam kilka osób wpadło, no i tak mnie aresztowano. Zawieziono do Pałacu Mostowskich. Tam się przesiedziałem kilka dni, potem wręczono mi takie powiadomienie o internowaniu, postanowienie to się nazywało internowaniu. Po chyba 3 dniach wsadzono do suki i pojechaliśmy do Białęki. Miałem ciekawe zdarzenie, bo w samochodzie w tej suce wsiadł ze mną taki bardzo barczysty, gruby, olbrzymi facet. Myślałem, że to taki straszny kryminalista i strach było z nim jechać. Okazało się, że to był Gienek Madej z Solidarności Nowotko. Przeuroczy, cudowny facet, bardzo się z nim zaprzyjaźniłem, potem żeśmy nawet współpracowali. Teraz mi się jakoś urwał z nim kontakt, pewnie gdzieś tam jest trochę zniechęcony sytuacją, jaka obecnie jest w Polsce. Dojechaliśmy do ośrodka internowania. Tam oczywiście tradycyjne przeszukanie. No i skierowano mi do celi 11. To był chyba pierwszy pawilon albo drugi, już nie pamiętam. Z kim byłeś w celi i kiedy to było? Jaka data? No śmiesznie, bo aresztowano mnie w moje urodziny 9 lipca. A do Białęki przyjechałem no, pewnie 3 dni później, bo najpierw trzeba było tą kwarantannę przejść w Pałacyku Mostowskich. Siedziałem w celi no, z ciekawymi bardzo ludźmi. No, Gabriel Janowski, to był ten szef Solidarności Rolników Indywidualnych. No, taka bardzo barwna postać, on zdaje się wtedy już zrobił doktorat, już nie pamiętam z jakiego obszaru, ale pewnie związanego z rolnictwem. I on był takim jakby guru od mszy o godzinie 19:30. 19:30 była dosyć charakterystyczną godziną, bo to był okres dziennika telewizyjnego, czyli tych wiadomości reżimowych, gdzie wszyscy próbowali to sobie lekceważyć, w tym czasie robić zupełnie coś innego. I on wtedy prowadził przez okno mszę i śpiewał pieśni patriotyczne, które były słyszalne na całe więzienie, czyli żeśmy też robili rekolekcje więźniom kryminalnym. Również siedziałem z braćmi Melakami. Stefan Melak to ten, który zginął w Smoleńsku. Bardzo fajni ludzie zaangażowani w sprawę. Również siedziałem z Marcinem Przybyłowiczem, a później z nim zakładałem Porozumienie Centrum. Jakie były warunki w celach, jak to było zorganizowane? No muszę powiedzieć, że tak, że trzeba pamiętać, że ja przyjechałem już w lipcu, czyli to już były dużo lepsze warunki niż podejrzewam w grudniu. Już te organizacje międzynarodowe dostarczały paczki żywnościowe, już jakoś, no przynajmniej ja nie pamiętam szczurów w celach, być może przez te pół roku koledzy je wszystkie wybili, więc tam nie miałem tego, nie miałem jakiegoś dyskomfortu, uważałem, że to są znośne warunki. Jedzenie było lepsze niż na wolności, były jakieś francuskie serki, więc uważałem, że trochę byłem nawet zgorszony tą sytuacją, że tutaj na wolności de facto można dostać tylko ocet, a tutaj w ośrodku internowania jest pyszne żarcie, nawet tam były konkursy, kto lepsze zrobi jedzonko i zapraszały się wzajemnie cele, więc ta atmosferka była taka trochę wyluzowana. Ja przyjechałem do Białęki taki nabuzowany, że tutaj trzeba jakieś oświadczenie szybko wydawać, tutaj ludzi mobilizować, kończyć tą rewolucję, walczyć z komuną, a tutaj się spotkałem z takim trochę, nazwałbym to, miękką atmosferę. Dopiero po latach sobie uświadomiłem, że to było trochę celowe działanie służb, które z jednej strony zmiękczały internowanych, z drugiej strony Białęka była czymś takim, żeby wyselekcjonować tych ludzi, którzy ewentualnie będą gotowi usiąść do okrągłego stołu i oddzielić od tych, którzy byli bardziej radykalni, którzy uważali, że z tą komuną trzeba walczyć, że tak powiem, do ostatniej krwi. Jak się do Was służba więzienna odnosiła? Czy pamiętasz może nazwiska klawiszy, komendantów? Klawiszy nie pamiętam, natomiast komendantem chyba był wtedy jeszcze kapitan Plackowski. No taka postać, bardziej pozer niż strasznie udawał twardziela, taki był, że on, kto to on nie jest, ale nie miałem specjalnej z nim styczności. W ogóle generalnie było tak, że ponieważ przy Białęce była afiliowana oczywiście esbecja i co jakiś czas próbowała wzywać kogoś na przesłuchania, generalnie na te przesłuchania nie chodziło, taka była zasada. Ja wprawdzie poszedłem raz z ciekawości, żeby zobaczyć co oni chcą, jak oni próbują tutaj oddziaływać na nas, no ale kiedy były jakieś propozycje wyjazdu, to uznałem, że jeżeli on chce, to niech on sobie jedzie, wyjeżdża z Polski. Ja nie miałem zamiaru i właśnie po 5 minutach nasza rozmowa się skończyła. Wróciłem do celi, opowiedziałem kolegom, jak to jest. I to jest tyle. Czy służba tam oddziaływała i jakoś zmiękczała internowanych? Pewnie tak, no bo pewnie okrągły stół by się nie odbył, gdyby tutaj właśnie nie prowadzono tej selekcji. Po latach patrzę trochę na to inaczej. Sądzę, że tutaj od samego początku była próba właśnie wyselekcjonowania tych, z którymi będzie można się porozumieć później i tych, których będzie trzeba marginalizować. To jest zresztą stara metoda służb rosyjskich. One w ten sposób działają. Zresztą siła destrukcji całej Rosji właśnie polega nie na jej potędze militarnej czy potędze ekonomicznej, tylko na sile destrukcji. Tam są olbrzymie służby specjalne, które no, cały czas taką destrukcyjną rolę odgrywają i wtedy odgrywały i odgrywają teraz, więc w Białęce również takie rzeczy pewnie miały miejsce. Czy kontaktowaliście się między celami? Czy... No właśnie, jak ja już przyszedłem, no to była dosyć już rozluźniona atmosfera, po prostu były otwarte. Zwykle w więzieniu jest tak, że cele się ze sobą nie kontaktują, na spacer wychodzi każda cela osobno. Natomiast tam już w tym połowie lipca już była sytuacja, że były cele otwierane na kilka godzin, czyli w ogóle można było chodzić między celami, wychodzić na spacerniach, więc to była taka bardziej ośrodek internowania niż prawdziwe więzienie. A mówię to z doświadczenia, ponieważ później przesiedziałem w różnych poważnych więzieniach, gdzie właśnie rygor jest zupełnie inny. Chociaż jeszcze bardziej rozróżnione warunki były w Szczebinku, do którego mnie później przewieziono i zresztą z tego Szczebinka potem uciekłem. No bo już trochę nie bardzo mogłem znieść dyskusji, czy grać w klawiszami w siatkę, czy nie, czy to jest dobre, czy nie, bo uważałem, że jednak powinniśmy robić zupełnie co innego, więc uznałem, że trzeba się ewakuować stamtąd, zasymulowałem chorobę, wwieziono mnie do szpitala, a stamtąd przy pomocy działaczy z Trójmiasta, ponieważ Szczebinek 2 kroki od Gdańska, przez Trupialnię mnie wywieźli i wtedy uciekłem i zacząłem wydawać w Warszawie, aż do momentu, kiedy mnie znowu nie aresztowano i zamknięto już na Rakowieckiej. Czy pamiętasz akcje protestacyjne, głodówki i coś takiego? Jak ja byłem, to chyba głodówek już nie było, ale słyszałem o nich, że były prowadzone. No były takie cele lub tacy ludzie właśnie, ci, którzy byli no, bardzo ortodoksyjni w tym sensie, że uważali, że trzeba walczyć, nie dogadywać się z klawiszami, nie być spokojnym, tylko cały czas być krąbnym. No taki był właśnie między innymi Grzegorz Rosa, który nawet jak był w sierpniu wywożono właśnie do Szczebinka, to była ostatnia cela, która dała się wyprowadzić, żeby się dawić do Szczebinka, bo wymagał od komendanta, żeby powiedział, gdzie jesteśmy wiezieni. No, czy nie wiedzieliśmy, czy do Szczebinka, bo nam nikt nie mówił, nie wiedzieliśmy, czy nas nie, na Syberię nie wiozą. Czy... To był taki moment, w pewnym momencie dosyć drastyczny, ale okazało się, że nas wieźli do Szczebinka do jakby jeszcze lepszych warunków niż w Białęce. I wtedy niektórzy się bardzo mocno tam sprzeciwiali, no ale ponieważ ich była mniejszość, no więc jakoś to tam pacyfikowano. Jak było z widzeniami, z korespondencją? No, widzenia to był dosyć istotny dla nas element, bo to pozwalało mieć jakiś kontakt ze światem i wtedy żeśmy próbowali coś przekazywać rodzinie, jakimiś grypsami, jakieś oświadczenia, informacje, co się tutaj dzieje, że jesteśmy zdrowi, że nie ma jakichś wyjątkowych represji. I wreszcie też staraliśmy się przemycić jakieś oświadczenia właśnie, no ja szczególnie wiedząc, jak bardzo potrzebne do różnych właśnie gazetek wychodzących w Podziemiu są informacje o internowanych, to starałem się jak najwięcej takich informacji przemycać, żeby zasilić tę pracę podziemną rzetelnymi informacjami o nas, w przeciwieństwie do tego, co próbowano pokazywać w tych oficjalnych mediach. No jak się nie udało na widzeniach, no to okazało się, że ponieważ ten pawilon był bardzo blisko muru i dało się z jednej z celi, jak się mocno rzuciło mi jakieś obciążenie, jakiś kamień, dało się przerzucić za mur. Coś namawiałem właśnie moją wtedy narzeczoną, że pod tym murem wystawała i że można było jej coś rzucić. Z tego co pamiętam, chyba raz coś takiego udało się zrobić, no bo oczywiście klawisze bardzo szybko się zorientowali, obserwowali nie dość, że cele, no nam mniej groziło, bardziej groziło tym po drugiej stronie muru, gdzie podjeżdżała po prostu suka i ich zgarniała. Więc dla nich to było niebezpieczne, ale chyba raz się udało przemycić coś. Jaka była rola Kościoła? No wtedy dla nas bardzo, bardzo duża. Bardzo duża, bo wszyscyśmy czekali, bo to była jakaś odmiana w takiej codzienności więziennej. Czekaliśmy na tę mszę, które prowadził ksiądz Sikorski. On był dla nas takim dobrym ojcem. Do niego można było właśnie pójść, nie wiem, nawet pod pretekstem spowiedzi, po prostu z nim pogadać. I tutaj klawisze się w to nie wtrącali. No msza była taką integracją ludzi. Tam czuliśmy, jakby to powiedzieć, no, że stykamy się z wolnością. To był bardzo istotny dla nas element. Zresztą Kościół wtedy organizował pomoc dla nas. Mieliśmy pełną świadomość tego, że Kościół jest tu ważnym czynnikiem, który patrzy im na ręce, że tutaj nam zbyt wielka krzywda się nie będzie działa. Mhm. Czy były jakieś wizytacje Międzynarodowy Czerwony Krzyż? Za mojej obecności chyba nie, ale słyszałem, że przyjeżdżały międzynarodowe organizacje. Wiem, że koledzy tam opowiadali mi, że się szykowali na te właśnie wizytacje, żeby im pokazać właśnie owe szczury, które hodowali, tam trzymali ich w siatce, żeby im pokazać, jakie tu fatalne warunki są. No ja tego nie doświadczyłem, tylko mi koledzy o tym opowiadali, więc sam przy takiej wizytacji nie byłem. Więc nie mogę. Czy jakieś zabawne, humorystyczne momenty utkwiły Ci w pamięci? Tak, no, ponieważ ja, tak jak mówiłem, przyszedłem i uważam, że tutaj będziemy wydawać oświadczenia i z tej Białęki kierować ruchem podziemnym. A tu zobaczyłem, że tutaj się przygotowanie do jakichś zawodów sportowych, prawda, jakaś rekreacja, nie wiem, gry i zabawy, więc trochę mnie to irytowało. I natomiast nie brałem w tym udziału w żadnych takich zawodach sportowych. Natomiast bardzo mnie śmieszyło przygotowanie do tych zawodów sportowych. Mianowicie wspomniany już przeze mnie Grzegorz Rosa, który spacerował po spacerniaku takimi wielkimi krokami, ponieważ miał chyba ponad 2 metry. A obok niego Heniu Bąk, który właśnie trenował do olimpiady, który był malutki i na jego jeden krok stawiał 10 i to wyglądało niezwykle komicznie, jak oni tak spacerowali po tym spacerniaku. Znaczy jeden spacerował, drugi biegł. Więc do tej pory mam to przed oczami i ta sytuacja mnie śmieszy. Były również też takie spotkania w celi, gdzie rozmawiało się o historii, o jakichś ważnych zdarzeniach, ale był taki wieczór, na który Krzysztof Wolicki przygotował taki paszkwil na Urbana, w którym w sposób prześmieszny opowiadał właśnie o Urbana dzieciństwie, bo oni koledzy z redakcji Polityki, więc się świetnie znali. No i pamiętam, że chyba z godzinę czytał to opowiadanie o Urbanie i to przez dłuższy czas była najśmieszniejsza historia, którą sobie w Białęce żeśmy opowiadali, wzajemnie czytali, przepisywali. Ten tekst był niezwykle zabawny. Czy z opieki medycznej korzystałeś od ktoś? No ja byłem bardzo młodym i zdrowym człowiekiem, więc ja tam absolutnie nie potrzebowałem żadnej pomocy medycznej, więc nawet nie wiem, czy na oczy widziałem lekarza albo pielęgniarkę. To zapytaj alkohol, papierosy i kobiety. Więc ja po pierwsze nie paliłem, więc dla mnie kwestia papierosów nie istniała i dodatkowo dawała mi niezwykle dobrą pozycję, ponieważ w każdym więzieniu, jak ktoś siedział, to wie, walutą są papierosy. W związku z tym, ponieważ ja nie paliłem, zawsze miałem olbrzymi zapas papierosów. W związku z tym papierosy rozdawałem, co mi dawało bardzo dobrą pozycję, bo byłem bardzo bogaty. Wtedy nawet przerzucałem więźniom tak zwanym kryminalnym, bo tam nie wszyscy się tam znaleźli ze względów kryminalnych, to wtedy były trochę inne czasy. I żeśmy przerzucali ten papierosy właśnie albo do nich, albo rozdawałem innym. Co do alkoholu, to wiem, jak się pędzi alkohol w więzieniu, bo to robiłem, ale robiłem to dopiero na Rakowieckiej, kiedy kiedy po tej ucieczce mnie po 3 miesiącach aresztowano w końcu. I myślę, na Rakowieckiej to tam robiłem wino, bo to się sok jabłkowy dodaje skórkę od chleba i to fermentuje. I między innymi Boże Narodzenie, które wtedy spędzałem, bo siedziałem w jednej celi z Karolem Mazowieckim. On świetnie znał francuski, w związku z tym na butelce były wszystkie napisy po francusku dobrego wina, które on sam wykonał. Ja zrobiłem wino i nawet udało mi się przerzucić na spacerniaku przez mur butelkę jedną z winem dla dziewczyn, z którymi się alfabetem Morsa porozumiewałem w sprawie wspólnego obchodzenia Wigilii. To jeżeli chodzi o relacje z kobietami w więzieniu, można było tylko pukać przez ścianę. Bo innej możliwości kontaktu nie było, ale to było na Rakowieckiej, bo na Białęce nie siedziały kobiety. Ale odwiedziny mogą być wtedy salę taką to są jakieś mity, ja nic o tym nie wiem. Z tego co, przynajmniej jakby przebiegały moje widzenia, to zawsze był obecny łubek i jedyne co można było się złapać za rękę, jeżeli to jest... To całe zbliżenie, jakie mogło być z kobietą, przynajmniej za moich czasów. Może inni koledzy mieli inne doświadczenie, mieli jakieś specjalne względy. Ja takich względów nie miałem. No i na koniec, czy było warto? No to jest duże doświadczenie. Ja wtedy sobie nie zdawałem sprawy, co to tak naprawdę jest, jak ta rewolucja w Polsce jest robiona. Dopiero po czasie sobie zdałem sprawę, że to nie my robiliśmy rewolucję, a rewolucję robiono nami. A to jest zasadnicza różnica. I Białęka, no to był taki moment, kiedy no po pierwsze zetknąłem się z ludźmi no, o bardzo wielorakich doświadczeniach. No jak z kimś się siedzi w jednej celi albo jest w obozie 24 godziny na dobę, no to siłą rzeczy się rozmawia i przekazuje doświadczenia. To było duże doświadczenie dla mnie. Oczywiście po latach dopiero zorientowałem się, jaka była rola tych zewnętrznych sił, właśnie w jaki sposób tutaj służby specjalne próbowały oddziaływać na działaczy, co w konsekwencji się stało. No, to, co mamy w Polsce, jest konsekwencją tego. Oczywiście, że warto, tylko że wydaje mi się, że ta rewolucja jeszcze jest niedokończona, że to jeszcze przed nami jest, żeby wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, jakiej żeśmy marzyli wtedy w Białęce, o tym, jakie były idee Solidarności. To jest jeszcze przed nami. A może jeszcze jedno pytanie, czy mieliście poczucie klęski wtedy właśnie, czy raczej były takie nastroje, że jednak czerwony się załamie, mniej, że to doprowadzi jednak do wolności? Czy raczej były defetystyczne nastroje, czy optymistyczne? No właśnie były podzielone. Byli ludzie, którzy uważali, że to jest koniec, że to z komuną się już nie da wygrać. Byli tacy, którzy czuli się właśnie manipulowani, wkręcani w takie miękkie rozwiązanie, czyli takie no, późniejsze okrągłostołowe. I byli tacy, którzy uważali, że komunę trzeba dobić, że to jest walka, że to jest początek walki, że tylko, że tak powiem, ostrzyli miecze na to, żeby dalej walczyć. I tacy ludzie pozostali i jeszcze są. Tak to wyglądało.